wymienionego rozporządzenia. Ponadto przedmiotowa droga 23 KDD zaprojektowana została w obecnie obowiązującym planie miejscowym uchwała nr 15/80/03 z roku 2003, czyli 10 lat temu. Z dnia 30 grudnia 2003 roku, a obecnym projekcie jej przebieg został przyjęty. Drodzy Państwo, to uzasadnienie powtórzy się jeszcze przy okazji Państwa Różkiewicz i Państwa Domagała, dokładnie tej samej treści. Teraz w czym jest problem? Otóż, drodzy Państwo, wnioski tych trzech państwa zostały po prostu złożone za późno. Gdyby były złożone na etapie procedowania studium, wtedy moglibyśmy to wykreślić. Problem polega na tym, że plan zagospodarowania nie może być absolutnie sprzeczny ze studium. I ma to tylko i wyłącznie wymiar formalny. Pan Jan Pichla jest, mogę tak Pani Gosiu powiedzieć, mężem Pani Radnej. I oczywiście Pani Radna została precyzyjnie poinformowana. Nie niesie to żadnych konsekwencji, ponieważ my jako gmina nie będziemy starali się o wykup tych gruntów, a tym bardziej o budowanie drogi. Czyli ten teren w żaden sposób nie będzie ograniczony i zainwestowany. Dziękuję. Kto jest za otrzymanie stanowiska Pana Wójta? Proszę o podniesienie ręki do góry. Patrzę na Panią. Dziękuję. Przy 15 za. Dziękuję. Kolejny, czwarty wniosek. Pan Krajcer Piotr. Prośba o punkt pierwszy. Możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej i związanej z nią zabudowy gospodarczej w granicach z przedmiotową działką lub w zbliżeniu do niej. Uzasadnienie dokładnie tak jak w punkcie pierwszym. I też częściowo w zakresie budynków mieszkalnych. I druga uwaga, prośba pana Piotra Krajcera, cytuję: możliwość stosowania dachów jednopołaciowych i kształtowania pochylenia w granicach 10-45% z uwagi na lokalizację istniejącej zabudowy. Uwaga bezzasadna. Zgodnie z paragrafem 34 punkt 3 litera e dopuszczono realizację dachów o kątach nachylenia do 45 stopni, gdzie dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszczono dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe. Uwaga nieuwzględniona w zakresie budynków mieszkalno-usługowych, dla których dopuszczono dachy dwu- lub wielospadowe. Kto jest za dotrzymaniem stanowiska Wójta, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Jeden głośno nas powiedzmy. Kolejny, piąty wniosek. Pan Borka Włodzimierz. To jest Biała Parcela Druga. Ten pan nie jest mieszkańcem gminy Biała, ale informuje, gdzie znajduje się działka. Prośba o zmianę przeznaczenia całej przedmiotowej działki na budowlaną. Uwagi. Treść uwagi stanowi praktycznie wniosek do opracowanego projektu planu, który winien zostać złożony na początku procedury planistycznej. O co, drodzy Państwo, chodzi? No właśnie o to, że pan Morka Włodzimierz nie zgłosił się na etapie procedowania studium. Ten wniosek został złożony po czasie i tak jak Państwu mówiłem wcześniej, że plan nie może być sprzeczny ze studium. Po prostu no, niejako z mocy prawa nie mogłem na to wyrazić zgody. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szósty wniosek. Pani Bajor Dorota. Prośba o pozwolenie na zabudowę w granicy przedmiotowych działek. Działka o szerokości mniejszej niż 19 metrów. Uwaga bezzasadna. Zgodnie z zapisami paragrafu 23 dopuszczono sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na działkach o szerokości mniejszej niż 19 metrów. Przedmiotowe działki numer ewidencyjny 89/1 i 90/1 mają szerokość mniejszą niż 19 metrów. Czyli działki spełniają ten wymóg, że można w granicy.
za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie przy 15 obecnych, 15 za. Kolejny wniosek, siódmy. Pani Zarzycka Małgorzata. Prośba. Zmiana położenia terenu 47 MNU względem drogi publicznej oraz lasu 36 ZL. Uwaga uwzględniona. Zmiana sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała przyjętego uchwałą numer z dnia 15 lipca 2010 roku. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie przy 15 obecnych, 15. I teraz, drodzy Państwo, taka ciekawa sytuacja. Ja chcę Państwu powiedzieć, że wczoraj były połączone komisje Rady Gminy i oczywiście w szczegółach te wszystkie wnioski były dyskutowane, omawiane przez Państwa radnych i tutaj poświęciliśmy temu wnioskowi, o którym zaraz powiem, troszeczkę więcej uwagi. Jest to bardzo dziwne, ale niestety nie możemy inaczej zrobić. Wnioskodawca oczywiście został poinformowany, dlaczego tak, a nie inaczej, także nie będzie to budziło żadnych kontrowersji. Ten drugi wniosek jest następujący. Przesunięcie lasu na południe, teren 37 ZL względem rowu melioracyjnego, teren 76 WS. I teraz uwaga jest następująca. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, użytek leśny znajduje się w granicach linii rozgraniczającej terenu 37 ZL. Nie możemy tego zrobić, bo z dokumentacji, z map wynika, że w planie zagospodarowania przestrzennego zostało to dobrze zlokalizowane. Chociaż brzmi to wbrew logice, zdrowemu rozsądkowi, nie mogłem zrobić inaczej. Ale tak jak Państwu radny wcześniej wspomniałem, wnioskodawca, może nie Pani Gosia, tylko Pan Wojciech Zarzycki, na pewno znany Pani poseł, został o tym poinformowany. Proszę o odpowiedź. Jest za podtrzymaniem stanowiska wójta, proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny wniosek, ósmy, pani Izabela Pawełoszek. Prośba o wyjaśnienie sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki. Tutaj uwaga jest następująca. Sposób zagospodarowania działek jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą z dnia 15 lipca 2010 roku. Skomentuję, w czym jest problem. Otóż, drodzy Państwo, dotyczy to działki, jak jedziemy obok ośrodka zdrowia i jeszcze za zbiornikiem wieżowym. Tam płynie rów i po prostu została pod zabudowę wrysowana niecała część tej działki. Tylko w mojej ocenie zostawiono zbyt dużo od strony rowu. I ta pani, jak zobaczyła to na etapie planu zagospodarowania przestrzennego, po prostu uznała, że gdyby dalej zarysowano, to mogłoby sprzedać jedną działkę budowlaną więcej, ale niestety za późno. Gdyby uwaga była zgłoszona na etapie studium, wtedy nie pan Robert, tylko pan Gabriel Ferliński by na pewno to wyrysował. Sprawa prozaiczna i oczywiście, drodzy Państwo, w momencie, kiedy będzie procedowany kolejny plan czy zmiana do planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy ta pani będzie miała szansę powiększyć ten teren pod zabudowę. Także nic nie traci, tylko czas. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie przy 15 obecnych, 15 za. Wniosek 9. Pan Mielczar Grzegorz. Prośba o możliwość budowy budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, który mógłby przylegać do działki numer ewidencyjny 181 lub znajdować się w odległości około pół metra od granicy działki. Uwaga bezzasadna. Zgodnie z zapisami paragrafu 23 dopuszczono sytuowanie w odległości 1,5 metra od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy budynków, za wyjątkiem budynków mieszkalnych na działkach o szerokości większej niż 19 metrów, o ile nie dopuszczają tego przepisy odrębne. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta w tej sprawie. Proszę podnieść ręki do góry.
dziękuję. Wniosek 10. Pani Ruszkiewicz, Zofia i Robert. Prośba o rozważenie konieczności realizacji drogi 23 KDD znajdującej się we fragmencie na przedmiotowej działce, która obecnie jest zagospodarowana jako działka rolna. Drodzy Państwo, to jest dokładnie ta sytuacja, która została opisana w przypadku pana Jana Pichlaka. Uzasadnienie jest dokładnie takie samo. Również będziemy tam inwestowali i będziemy zainteresowani dziedzinami. Przy następnym planie będzie okazja, żeby to wymazać. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska ogólnego? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kolejny wniosek. Pani Dziuba Michalina i pan Ryszard Dziuba. Prośba o przeznaczenie fragmentu przedmiotowej działki od strony torów 1KK pod tereny mieszkaniowo-usługowe. Odpowiedź. Obecny sposób zagospodarowania działek jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała przyjętego uchwałą z dnia 15 lipca 2010. Sprawa, drodzy Państwo, za chwilę będzie kolejny wniosek córki tych Państwa, jest następująca. Po pierwsze, spóźnili się, czyli nie było wniosku na etapie studium. Po wtóre, ten teren w sołectwie Biała Rządowa znajduje się przy torach kolejowych. To są szczere pola i nawet gdyby był wniosek złożony na etapie studium, ja bym go nie uwzględnił, bo nie leży w interesie publicznym, żebyśmy z pieniędzy podatnika inwestowali w infrastrukturę w polach. Po prostu uważam, że byłaby to działalność pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Przed torami, tak? Tak. Ale bezpośrednio, panie Władku, przy torach kolejowych. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska wójta? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie przyjęto. Kolejny wniosek pani Dziuba Ewelina. Wspomniałem, córka państwa Michaliny i Ryszarda. Prośba o przeznaczenie części przedmiotowej działki w pobliżu torów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Odpowiedź jest dokładnie taka sama, jak czytałem wcześniej, uzasadnienie również. To jest za podtrzymaniem stanowiska wójta, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kolejny wniosek. Pani Elżbieta Domagała. Prośba o podjęcie działań mających na celu weryfikację zasadności realizacji projektowanej drogi 23 KDD biegnącej po przedmiotowych działkach w jej obecnym zakładanym projekcie. Drodzy Państwo, to jest trzeci przypadek, taki jak u Państwa Pichlaku. Rozstrzygnięcie dokładnie takie samo. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska wójta, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie. Kolejny wniosek, 14. Pan Kurt Krzysztof. Prośba o umożliwienie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na przedmiotowej działce. Dokładnie, drodzy Państwo, tak jak w przypadku pana Waldemara Niesłonego. To, co komentowałem, że Rada Gminy już wcześniej wyraziła zgodę, ale pod warunkiem, że nie będziemy wspierali tego finansowo, jako gmina. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Kolejny wniosek, 15. Państwo Lila i Andrzej Blabusiowie. Prośba o zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki z terenów produkcyjnych i usługowych na tereny rolnicze. Bardzo rzadko spotkana prośba, ale wszyscy Państwo wiecie, jaką działalność prowadzą Państwo Blabusiowie, więc myślę, że w tym przypadku jest to zrozumiałe. Stanowisko. Zmiana przeznaczenia przedmiotowego terenu z 11U łamane przez P, teren zabudowy usługowej, na teren RU, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga ponowienia procedury planistycznej, gdyż zmiana zachodzi z bardziej uciążliwego terenu U łamane przez P na mniej uciążliwy RU. Czyli krótko mówiąc, podjąłem decyzję zgodną z oczekiwaniami Państwa Globusiów.
To jest za podtrzymaniem stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie. Wniosek 16. Jabłoński Ryszard. Prośba o umożliwienie na przedmiotowych działkach budowy nowych budynków w granicy działek lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Odpowiedź taka jak przy wcześniej cytowanych. To jest uwaga, bez zasady. Oczywiście. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę, bym się do góry. Dziękuję. Jednogłośnie jeszcze pan przewodniczący. Kolejny wniosek, pan kapral Andrzej. Prośba o umożliwienie na przedmiotowych działkach budowy nowych budynków w granicy działek lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Odpowiedź dokładnie taka sama. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kolejny wniosek, firma usługowa handlowa, tak domniemywam, bo jest skrót, FUH, Robert Gęsiarz, prośba o wyjaśnienie sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek. Uwaga bezprzedmiotowa, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w ramach procedury opracowywania planu miejscowego. Ponadto obecny sposób zagospodarowania działek jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą z dnia 15 lipca 2010 roku. Czyli uwaga bezprzedmiotowa, nie tyle bezzasadna, co... Kto jest za podtrzymaniem stanowiska wójta? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kolejna uwaga. Mieszkańcy sołectw Janowiec, Łyskornia, Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze, 199 podpisów, adresy w aktach. Uwaga o niewyrażeniu zgody na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie przedmiotowych sołectw. W wyżej wymienionych sołectwach znajdują się elektrownie wiatrowe od numeru 1 do 14 EW. W uwagach następujący zapis. Na terenie gminy występują sołectwa Młynisko Wieś oraz Młynisko Pierwsze. Nie ma sołectwa Młynisko. Uwaga częściowo bezzasadna. Na terenie sołectw Młynisko Wieś, Młynisko Pierwsze oraz Brzoza nie przeznaczono żadnych terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Zaprojektowanie elektrowni wiatrowych na terenach sołectw Łyskornia oraz Janowiec jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą z dnia 15 lipca 2010 roku. Ponadto na etapie składania wniosków został złożony wniosek o przeznaczenie terenów, w których zaprojektowane są wyżej wymienione elektrownie wiatrowe, który został rozpatrzony pozytywnie. Kto jest za podtrzymaniem stanowiska wójta? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kolejny wniosek, 20. Pan Bakota Jerzy. Zastrzeżenie do działki, na której ma być usytuowany wiatrak 17 EW. Wiatrak 17 EW w sąsiedztwie przedmiotowych działek. Stanowisko. Zaprojektowany teren pod realizacją elektrowni wiatrowej 17 EW jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą z dnia 15 lipca 2010 roku. Ponadto na etapie składania wniosków został złożony wniosek o przeznaczenie terenów, na których zaprojektowana jest również wyżej wymieniona elektrownia wiatrowa, który został rozpatrzony pozytywnie. To jest za podtrzymaniem stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kolejny wniosek, pani Śliwa Agnieszka. Zastrzeżenie do działek, na których planowany jest wiatrak 16 EW w sąsiedztwie działek, w których pani Śliwa Agnieszka jest właścicielem. Odpowiedź jest dokładnie taka sama jak wyżej. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kolejny wniosek, pani Stanisława Bakota. Zastrzeżenie do działek, na których planowany jest wiatrak 16 EW. Tutaj powtarzają nam się lokalizacje
powiem Państwu, zresztą nie będę tego komentował może. Pani Bakota Stanisława, zastrzeżenie do działek, na których planowany jest wiatrak 16 EW, w sąsiedztwie których pani Bakota Stanisława jest właścicielem. Odpowiedź dokładnie taka sama jak wcześniej. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Jednogłośnie. Ostatni wniosek. Pan Bakota Jacek. Zastrzeżenie do działek, na których planowane są wiatraki 15 EW i 17 EW w sąsiedztwie przedmiotowych działek. Odpowiedź dokładnie taka sama. To jest za podtrzymanie stanowiska wójta. Proszę o podniesienie ręki do góry. Panie Przewodniczący, 23 wnioski. Dziękuję, że Rada podtrzymała moje stanowisko. Tyle w tym temacie na ten moment. Dziękuję panu wójtowi. Jak wcześniej rozmawialiśmy z panią poseł, w tym momencie pani poseł chciała zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę państwa. Pozwolę sobie podobnie, tak jak pan wójt, bo ja chciałam wszystkich państwa widzieć. Pan wójt o kilka rzeczy mnie zapytał, więc oczywiście będę udzielała również odpowiedzi na pana wójta pytanie. Dziękuję panu przewodniczącemu za możliwość zabrania głosu. Przedstawię się. Nie jestem z państwa okręgu, jestem posłanką okręgu wałbrzyskiego, który to okręg jest trochę od państwa. Natomiast jestem przewodniczącą Zespołu do spraw energii wiatrowej, bezpiecznej dla ludzi i środowiska. Oprócz tego jestem członkiem Komisji do spraw Unii Europejskiej, więc wszystkie trendy dotyczące energii odnawialnej, które mają miejsca w Komisji Europejskiej, wszystko co o funduszach strukturalnych, to również jest na tej komisji. Ja również jestem członkiem Komisji Zdrowia. Za moment będę członkiem Komisji do spraw energii, gdzie generalnie o całej energii, w tym energii odnawialnej, będziemy dyskutować, bo z kilkoma projektami absolutnie nie potrafi się polski rząd uporać. I zacznę od tego, o czym pan wójt mówił, pokazując dramatyczną sytuację samorządu. Pan wójt oczywiście nie jest wyjątkiem. Od 6 lat, państwo dobrze wiedzą, następuje absolutna degrengolada, jeżeli chodzi o finanse samorządów, i wynika to z prostego powodu. Dostają państwo nowe zadania, nie dostają pieniędzy. To jest pierwszy powód. Jednocześnie o tych zmianach zasad w ustawie o finansach publicznych, o których pan wójt mówił, powiemy bardziej poważnie, bo państwo są w tak zwanym pakcie fiskalnym, który został ratyfikowany przy niezgodzie opozycji, i żeby to zmienić, trzeba dyskutować z Komisją Europejską. To jest pierwszy powód. Ja sobie nie przypominam żadnego protestu żadnej organizacji gminnej, wiejskiej, metropolitarnej przy projektowaniu jakiegokolwiek przepisu i ustawy, oprócz ustawy śmieciowej, która jest zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, ale również przez opozycję, gdzie byłaby negatywna opinia, między innymi jeżeli chodzi o ustawę z 2008, która weszła w 2009 roku, ustawy o systemie oświaty, gdzie między innymi gminy wiejskie wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację obowiązku przedszkolnego, nie żądając za to pieniędzy. Oczywiście to jest jakby pierwszy powód. Drugi powód to oczywiście fundusze strukturalne, bo to nie jest tak, proszę państwa, postaram się naprawdę dwa zdania, ale pan wójt o to pytał. To nie jest tak, proszę państwa, że to jest tylko i wyłącznie szczęście, bo ona wymusza korzystanie z funduszy strukturalnych, czasami na absurdalne rzeczy, i dobrze państwo wiedzą, łącznie ze źle wydatkowanym kapitałem ludzkim, wymusza określone zobowiązania ze strony gmin, które muszą w przychodach sobie pokazać, prawda, że one o to zarabiają pieniądze, pozyskują fundusze strukturalne, bo przecież wyborcy ich o to pytają, natomiast ciągle zadłużają się i właściwie są już przy ścianie. W związku z tym, panie wójcie, myślę, że 80, jeśli nie 90% gmin nie sięgnie po fundusze strukturalne w następnym okresie finansowania przy takim obostrzeniu ustawy o finansach publicznych. Ale tak jak powiedziałam, dzieje się to za pełną zgodą
wszystkich organizacji, nie wiem czy pan wójt i państwa gmina jest w Związku Gmin Polskich. Jeżeli tak, to macie, powinniście mieć przede wszystkim pretensje do swoich reprezentantów i zarządów, dlatego że oni niczego nie wymagają, mają 3 dni na zaopiniowanie projektów ustaw najprzeróżniejszych. I zawsze opiniują pozytywnie. Więc jakby to też jest taka uwaga, że gminy przy pełnej zgodzie akceptowały nakładanie kolejnych zadań, a nie wymuszanie pieniędzy. I oczywiście, proszę państwa, na to wszystko nakładają się elektrownie wiatrowe. I energia odnawialna, chociaż z polityki energetycznej państwa, i to też będę państwu zdradzała różne kulisy, bo to jest 6 lat doświadczeń. Byłam w każdej gminie, gdzie są elektrownie wiatrowe, gdzie są procedowane. Jest 480 protestów, 2,5 miliona protestujących ludzi. Więc mam pełną wiedzę na temat prawno-socjologiczno-technicznych również kwestii, a przede wszystkim pieniędzy, o których pan wójt mówił. Bo oczywiście to, co mówił pan wójt, mówi każdy wójt w swojej gminie. To znaczy, że jeżeli nie będzie elektrowni wiatrowych, koniec was nie ma. Tu nie wspomnę, że ustawa nie przewiduje upadłości gminy, ewentualnie komisarza. W związku z tym, proszę państwa, to jest narracja w każdej gminie. Nie będzie dróg, trzeba będzie zamknąć szkoły.